Teraz przed nami pani Dorota Zadroga, Polska Misja Medyczna. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie w Onet Rano. I zapraszamy na... No, będziemy, co można powiedzieć, też na trudną i przykrą rozmowę. Dzień dobry, pani Dorota. Rozpoczęliśmy dzisiaj od informacji podanej także przez naszego dziennikarza tuż przed rozpoczęciem Onet Rano. Kilkanaście dni temu świat obiegło zdjęcie kobiety, ciężarnej kobiety, która odniosła obrażenia w wyniku zbombardowania przez Rosjan jednego ze szpitali położniczych. My widzimy teraz to zdjęcie, naszym widzom je przypominamy i ta informacja, którą musimy państwu podać, informacja z dzisiejszego poranka przekazana przez dziennikarzy, to znaczy ta pani niestety zmarła. Chciałem zapytać panią o akcję, którą prowadzicie w odniesieniu właśnie do tej informacji. Państwo mówicie o tym, że 265 tysięcy, dobrze pamiętam? Tak, 265 ciężarnych, tysięcy, to jest informacja kobiet, około 3 tygodnie. Kobiet w ciąży w Ukrainie. Mówicie o tym, że te matki, ale także ich dzieci to mogą być ciche ofiary tej wojny. Tak, te 265 tysięcy to są właśnie informacje sprzed tygodnia, więc oczywiście nie są tu wliczone jeszcze osoby, które opuściły w międzyczasie Ukrainę, z czego mamy 80 tysięcy kobiet, które są już w ostatnim trymestrze ciąży, czyli mogą w każdym momencie na przykład urodzić przedwcześnie chociażby, nawet w wyniku stresu czy w wyniku zmęczenia. I faktycznie tutaj jest bardzo duży problem ze względu na to, w jakich warunkach po prostu te dzieci przyjdą na świat, bo po pierwsze może faktycznie ten poród nie być donoszony tak, jakby był normalnie w zdrowiu do końca 9. miesiąca, a po drugie te dzieci mogą się urodzić właśnie w bunkrach, w zatłoczonych miejscach. No jest to niebezpieczne, ale też przebywanie, spędzenie tych pierwszych dni życia w takich warunkach nie wpłynie dobrze po prostu na ich resztę życia. Więc faktycznie my skupiliśmy się tutaj na pomocy szpitalom, pomoc matkom i pomoc noworodkom. To jest w ogóle taka nasza misja, jedna z ważniejszych, jeśli chodzi ogólnie o funkcjonowanie nas jako organizacji, bo mamy doświadczenie chociażby z Tanzanii, mamy doświadczenie z Wenezueli. Natomiast w żadnym z tych krajów sytuacja nie była tak dramatyczna, żeby dzieci przychodziły w świat właśnie w schronach, czy w bunkrach, czy w czasie trwającego konfliktu. No właśnie, bo tutaj też to nie są jakieś przykłady, na których nie mamy zdjęć i dowodów. To znaczy te filmiki, te zdjęcia chociażby właśnie z porodów, które odbywają się w schronach. Też są zdjęcia, które widzimy, które pojawiają się od początku rosyjskiej inwazji w mediach społecznościowych. Tak, i no tutaj też bardzo popularnym zdjęciem była z kolei dziewczyna, która też niedawno, z tego co wiem, urodziła dziecko, przyszło na świat zdrowe, która była influencerką. Więc oczywiście gdzieś pojawiły się informacje, że to pewnie coś wymyślonego, tak, że ona w ogóle może w tej ciąży nie była, że coś tam... Dezinformacja. To może w ogóle nie jest ta dziewczyna, a tak naprawdę to tam nie było szpitala, to było... Więc różne historie się tam toczyły tylko ze względu na jej wcześniejszą obecność w mediach społecznościowych. I to też było dość... O tej dziewczynie, o której teraz pani mówi, też pokazujemy właśnie jej zdjęcie. Tak, no i tam już są później zdjęcia, nie wiem, bo tutaj nie widzę, ale zdjęcia już po ewakuacji z tego szpitala, tak, z którego uciekała właśnie. Tak, tak, to zdjęcie schodami widzimy w tej chwili. Więc tak, no my od naszej organizacji takiej partnerskiej wiemy, że na samej granicy polskiej codziennie jest około 22 do 25 przypadków kobiet w ciąży, które potrzebują uwagi lekarzy. To właśnie też wynika między innymi z tego, że są po prostu, docierają do Polski zmęczone, wyziębione, ale w to jest kolejna rzecz, którą jesteśmy w stanie sobie tylko wyobrazić, skalę zmęczenia, cierpienia. Nasi dziennikarze, ja też osobiście miałem okazję być na granicy polsko-ukraińskiej w tych ostatnich dniach. No i to, co często opowiadają ci ludzie na samym początku, to o tych kilometrach,
kilometrach, które musieli przejść w często warunkach pogodowych. W nocy jest bardzo zimno, jest duży mróz. Często te, ja nie spotkałem żadnej kobiety w ciąży, ale spotykałem młode matki z dziećmi. Tak, mogłem też nie wiedzieć. Tak, mogłem nie wiedzieć, ale spotykałem na pewno matki, które szły z małymi dziećmi, opowiadające, jakim cierpieniem było przechodzenie tych kilometrów. A jest ta sytuacja, w której mówimy o ciężarnych kobietach, kolejne cierpienie. Tak, no widać też dzieci mają ze sobą tylko plecak, najczęściej maskotkę, przynajmniej to jest moje wrażenie, które ja miałam właśnie po spędzeniu czasu na granicy, że no dziecko też w niczym nie pomoże, jeżeli mamy czterolatka, to on no nie jest najłatwiejszym partnerem do podróży, ale też nawet widzimy, jak my jeździmy z naszymi transportami właśnie do różnych miast ukraińskich, że skala czasu i skala dystansu jest teraz zupełnie inna niż przed wojną. To, co byłoby kilkugodzinnym wyjazdem do Lwowa, w tym momencie może trwać kilka dni. I to działa w obie strony, nie tylko jak się wyjeżdża z Ukrainy, tylko też jak się wjeżdża na terytorium Ukrainy, no to już zupełnie inaczej przebiega jakikolwiek transport, a tutaj mówimy dodatkowo o przeładowanych pociągach. Widzimy, jak ci ludzie po prostu leżą gdzieś na podłodze w pociągu, w przedziałach na 8 osób siedzi 15 osób, jeszcze do tego dochodzą dzieci, dochodzą zwierzęta, dochodzą bagaże, jakkolwiek nie są niewielkie, no to jednak każdy coś ze sobą zabiera, więc to nie jest na pewno najłatwiejsza, nawet fizycznie podróż, już nie mówiąc o skali po prostu psychicznej, psychicznych doświadczeń, które każda z tych osób ze sobą nosi. Mówi Pani o 20-25 kobietach. Codziennie, tak. Codziennie Ukrainek, kobiet w ciąży, które przybywają do Polski, przekraczają granicę. Co się dzieje? Nie przybywają, tylko potrzebują uwagi lekarzy. Dlatego znamy tę liczbę, ponieważ to już były przypadki, kiedy ktoś właśnie potrzebował opieki lekarskiej, żeby sprawdzić, co się dzieje z tą kobietą w ciąży albo co się dzieje z dzieckiem. Natomiast kobiet w ciąży może być zdecydowanie więcej i nawet w samej Warszawie już kilkanaścioro dzieci się urodziło. Więc te kobiety naprawdę w ostatnim momencie szczęśliwie poniekąd dotarły do Polski, miały możliwość urodzić w szpitalu, bo kilka dni wcześniej zastałaby je ta sytuacja właśnie na przykład gdzieś w bombardowanym mieście. To proszę powiedzieć w takim razie, w jaki sposób polska misja medyczna odgrywa tutaj swoją rolę, w jaki sposób może pomagać tym kobietom? My stworzyliśmy razem we współpracy z polskimi neonatologami i ukraińskimi neonatologami listę 26 placówek, które prowadzą właśnie takie oddziały intensywnej terapii noworodka. Stworzyliśmy razem we współpracy taką listę podstawowych 30 kilku narzędzi, pomocy medycznych, rzeczy, których potrzeba, żeby po prostu pomagać w każdym z tych miejsc, bo o ile dostaliśmy zgłoszenia od szpitali, to jest ponad 100 szpitali, które w tym momencie już poprosiły polską misję medyczną o pomoc, o dostarczenie strzykawek, opatrunków, szyn, to tutaj jest trochę inna sytuacja, bo tą listę stworzyliśmy jako wzorzec. Wysłaliśmy do Kijowa tych 26 pakietów, żeby zostały rozdysponowane na terenie całego kraju. Więc teraz one są w drodze, te, które nie mogły zostać w kijowskich oddziałach, są w drodze, żeby zostały dostarczone do szpitali, żeby po prostu ratować życie noworodków, które no mają zupełnie inne potrzeby niż osoby dorosłe. Im nie są potrzebne bandaże, im nie są potrzebne opatrunki, tak jak ofiarom ataków. Natomiast im są potrzebne inkubatory chociażby, im są potrzebne systemy wspomagania oddychania czy żywność terapeutyczna, jeżeli nie są w stanie jeszcze przyjmować innego pokarmu. Więc te potrzeby są trochę inne, dlatego tu też działaliśmy inaczej, żeby jak najszybciej tą pomoc wysyłać, nie czekać na informacje z każdego oddziału neonatologicznego w kraju. Rozumiem, że dobra informacja jest taka, że wiecie o tym, że ta pomoc dociera do tych miejsc, pomimo trudnych warunków, pomimo tych czasami koszmarnych informacji, które do nas napływają, także utrudnionego po prostu transportu i poruszania się po Ukrainie, ten transport dochodzi do tych miejsc. Transport dochodzi, ale też nie idzie nam to idealnie, oczywiście. To nie jest tak, żebyśmy zaplanowali sobie wycieczkę, wpisali w Google, pojechali i byli w ciągu kilkunastu godzin, na przykład w Kijowie. Niestety też musimy zmieniać nieraz nasze plany, musimy korzystać z magazynów. Nasz kolega jest właśnie teraz w Lwowie, żeby ustalić, jak możemy korzystać z magazynów na miejscu. Jeżeli nie jesteśmy w stanie dojechać do jakiegoś dalszego szpitala, to na przykład poczekać dwa dni, ale te rzeczy, które już zostały wwiezione na teren Ukrainy, żeby tam były,
i żeby je wykorzystać bez oczekiwania. Jeżeli nie będziemy w stanie ich dostarczyć do jakiegoś szpitala, co nie jest oczywiście idealną opcją, idealnym rozwiązaniem, no to będziemy to po prostu rozdysponowywać między innymi placówkami. Więc my też musimy mieć cały czas kontrolę nad tym, co się dzieje. Musimy działać bardzo sprawnie, planować, zmieniać plany, dostosowywać się, być elastyczni. No, to nie jest też idealna sytuacja dla nas. To nie jest tak, że naklejamy sobie na samochodzie informację, że jesteśmy z pomocą humanitarną i jesteśmy w stanie poruszać się zupełnie bezpiecznie po kraju i jechać gdziekolwiek tylko zechcemy, bo chociażby uszkodzona infrastruktura nam to nie umożliwia. Jest takie poczucie, że to z każdym dniem staje się coraz trudniejsze? Ciężko mi powiedzieć. Pierwsze dni były bardzo chaotyczne. Dopiero wszystkie organizacje rozmawiały ze sobą na temat tego, jaką w ogóle pomoc będą przygotowywać. Czy ktoś zostaje na terytorium Polski i pomaga uchodźcom, czy tak jak my decyduje się całkowicie na pomoc na Ukrainie. My akurat od razu dostawaliśmy informacje od szpitali, no bo jest to nasza branża jakby. Od razu dostawaliśmy informacje o tym, że są puste magazyny, że potrzeba po prostu sprowadzić te rzeczy i dlatego się tego podjęliśmy. Ale musieliśmy stworzyć jakiś system, jak to będzie działać. Musieliśmy wysłać pierwszy transport, wiedzieć, którym przejściem granicznym będziemy mogli przewozić, co możemy przewozić. Musieliśmy poczekać, aż dostaniemy zgodę na wwóz leków, co też nie było oczywiste. Na pewno sytuacja na miejscu jest coraz trudniejsza, ale samo planowanie i logistyka jest już coraz bardziej poukładana, więc życzę tego też... Z jednej strony coraz trudniej, ale z drugiej strony to widać na podstawie działań takich organizacji jak państwa, także innych, ale także samych no, Polaków. My się też trochę uczymy tej sytuacji. Nie chcielibyśmy, ale nie mamy wyjścia i się uczymy. Tak, my się uczymy w ogóle pomagania w stylu XXI wieku tak naprawdę i to jest pierwszy taki kryzys, który nas spotkał i jest taką dużą lekcją do odrobienia. Też pomoc humanitarna jest taką dziedziną, która właśnie uczy się na tych kryzysach. I co się sprawdzało 30 lat temu, kiedy po raz ostatni na przykład mieliśmy do czynienia z jakimś większym kryzysem, no my powiedzmy trochę niecałe 30 lat. To nie było to na taką skalę, więc te rozwiązania już w tym momencie nam się właśnie nie sprawdzą. Stąd dość dużo nerwów, dość ciężka dyskusja na temat tego, jak pomagamy, kto jest tutaj bardziej odpowiedzialny, kto mniej, kto mógłby zrobić więcej, czego nam jeszcze brakuje. Też w kontekście tego, co wolontariusze robią właśnie na terenie Polski, jak pomagają uchodźcom w centrach relokacyjnych i tego, co się działo w czwartek, piątek, jak dobrze pamiętam, w sprawie Torwaru, no to słyszeliśmy właśnie, co tutaj jest jeszcze niezorganizowane, z czego to wynika, gdzie szukać rozwiązań. No dobrze, ale to słyszymy właśnie o wolontariuszach, o organizacjach pozarządowych często, a państwo? A państwo działa zawsze trochę wolniej, bo wolontariusze mogą po prostu wstać i ruszyć do pomocy. A państwo zawsze musi przeprowadzić bardzo dużo spotkań, ustalić plany działania. Tutaj widzimy, bo mówi pani, że uczymy się tych sytuacji, to tu nie ma czasu. Odgrywa nieprawdopodobną rolę. Widzimy no właściwie, jak istotne były te pierwsze godziny właściwie, no pierwsze 24 godziny już po tym, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę. Tak, no nie ma czasu, ale też nie ma rozwiązań idealnych, które dałoby się zaimplementować od razu. Tak naprawdę najszybsze tutaj są zespoły ratunkowe, które są gotowe do wyjazdu na przykład na takie terytorium zagrożone w ciągu doby, dwóch maksymalnie. Ale to jest najszybsze, co jesteśmy w stanie zrobić. Niestety te rzeczy zawsze zajmują czas i tak to przebiega w przypadku każdego kryzysu na świecie. Możemy się właśnie uczyć na przyszłość i wyciągać wnioski, jak to robić, żeby ten czas skrócić na przykład z tygodnia do 3 dni. To jeszcze w takim razie, jeśli możemy na koniec powiedzieć do tych osób, które chcą pomóc, czy możemy państwu jakoś pomagać? Polskiej misji medycznej można pomagać, ale to jest pomoc przede wszystkim finansowa ze względu na właśnie nasze działania, wysyłanie transportów na Ukrainę, więc tutaj można wejść na stronę pmm.org.pl od Polskiej Misji Medycznej i zobaczyć, w jaki sposób pomóc, co aktualnie robimy, co się dzieje, co mamy w planach. Pani Dorota Zadroga z Polskiej Misji Medycznej była naszym gościem w Onet Rano. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Doroto.